Szanowni Państwo, poproszę jeszcze raz o duże brawa dla zawodników, którzy dzisiaj będą mierzyć się tutaj na turnieju w ramach drugiego w turnieju Koksowskiego Puchar Anonimów. A pozwólcie, że teraz przekażę tutaj inicjatywę na rungu panu prezesowi Wrocławskiego klubu Start Wrocławek, żeby skierował do was kilka słów. Panie prezesie, zapraszam serdecznie. Witam bardzo wszystkich serdecznie na zawodach, które sponsoruje Anglii Wrocławek. Witam wszystkich zaproszonych gości, witam pana prezydenta miasta Wrocławka, pana Marka Wojtkowskiego. Bardzo mi miło jest zakomunikować również, że po raz pierwszy na tym ringu będą odbywały się zawody, ponieważ ten ring został ufundowany nam przez Anglii spółkę S.A. Jest to pierwszy raz, na który będą mogli się zawodnicy zaprezentować. Pięściarza, to pozwolę sobie zaprosić do nas pan Krzysztof Głowacki. Krzysztof, zapraszamy Cię bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, to amator w kocie 125 wal, 102 wygrane, a zadowoleni go 32-20 przez nokaut zwycięskie. Krzysztofie, cieszymy się, że jesteś tutaj z nami. Ja właśnie poprosiłem chłopaków, żeby zostali w grupie na ludzi, żeby stanął pomiędzy nimi i żeby zrobić się z nimi zdjęcie. No skoro już tutaj doszli jako pierwsi na nim, to niech się zaprezentuje z naszym mistrzem. Duże brawa, drodzy Państwo, duże brawa. Ale my chcemy teraz nagrodzić i dlatego też Cię poprosiłem o to, żebyś Ty razem z panem prezesem wręczył grupę, bo mamy tutaj wspaniałego miłośnika boksu, ale również wiernego kibica Startu Wrocławek, Adam Kaczmarkowski. Adam po prostu jest znawcą boksu i za chwilę pojawi się tutaj. Mam nadzieję, że uda się też, a jak nie, to my, mama niech zadecyduje, to pewnie tutaj z pomocą naszych wspaniałych trenerów, bokserów i zawodników, to jeszcze nawet im przez liny się przejdzie. Poproszę o dużo brawa. Od naszego mistrza i pana prezesa dla ciebie kucham. Przede mną Jakub Straszewski, wrocławianin, wicemistrz świata juniorów. Jesteśmy trochę tutaj na uboczu. Właśnie zakończył się turniej. Jakub wygrał swoją walkę, ale tak łatwo wcale nie było. Pomimo tego, że zakończyłeś zwycięstwem przed czasem, jednak zauważyłem, że przeciwnik był dosyć wymagający i jeden cios chyba nawet musiałeś poczuć. Thank you.
Rozmawiamy z panem Kamilem, bohaterem ostatniej walki wieczoru. Tutaj jest jego przeciwnik, który walczył bardzo dzielnie. Była to zacięta walka. Różne style. Co panowie powiecie o tym pojedynku? Że był wyrównany. Też się podobało. Mi się wydaje, że dobra walka jak na zakończenie. Dużo mocnych ciosów. Trochę w głowie szumi, ale o to chodzi, nie? Ja mam wrażenie, że byliście nawet już zmęczeni fizycznie pod koniec tej walki, co? Nie. Trzecia runda, już nóg nie czuć, ale wszyscy krzyczą, że zajebiście, trzeba wcisnąć do samego końca. Ja naprawdę fajnie się w takim zabawie, szczególnie za Kamil, to moim zdaniem to jest top 3 polskiego boksu olimpijskiego. 92 kg na pewno. Więc idziemy na mistrzostwa. Dziadka podróż.